Samo zrobienie zdjęć i filmów z uroczystości religijnych jest czymś bardzo znaczącym. Ludzie często wracają do tych filmów, wielokrotnie patrzą, jakoś przysłuchują się, wspominają, przeżywają, więc na pewno dobre zrobienie materiału jest wielką i sztuką, ale też dobrodziejstwem. Gdy fotografowie czy kamerzyści przyjdą wcześniej, żeby uzgodnić, proszę o zgodę, czy przedstawiają swój dokument, że przeszli kurs, bardzo chętnie otwieramy im te możliwości, właśnie włączenia się w liturgię. I dobrze, żeby przyjrzeli się i miejscu, gdzie, co jest usytuowane, gdzie mogą właśnie takie swoje dyskretne miejsce zająć, i, i z pewnością też cały kościół nie dziwi się, że, że będzie obecna kamera czy aparat fotograficzny. Gorzej, gdy tych kamer jest kilka, aparaty również i non-stop, tylko jest taka właśnie kanonada fleszy, to wtedy jest rzeczywiście też przeszkadzające. Także Lepiej jak najmniejsza ilość, a jak, naj, jak najlepsza jakość i dobre ustawienie, żeby ten materiał rzeczywiście mógł później młodym i ich rodzinie służyć.